Szanowni Państwo, potrzebuję trochę braw, żeby przywitać naszych nowych gości. I nasi kolejni goście. Bardzo proszę, panie generale. Dziękuję. Proszę tutaj usiąść. Ponieważ my teraz będziemy znowu zajmować się swoimi sprawami, to pozwólcie, że już teraz wam wręczę pamiątkowe nieśmiertelniki. Tylko znowu tak jak pytałem Piotka, proszę sprawdzić, czy to jest twój? Gazeta Lubuska. Gazeta Lubuska. To już daje. To jest twój. A to tobie daje. I wielkie brawa, bo już dzisiaj pan generał biegał. Czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się do nas przyjechać. I oddaję ci teraz w ręce rozmowy, a potem waszych trudnych pytań. Pytajcie o wszystko. Kolejny gość, pan generał Roman Polko. Witam. Zanim jeszcze uciekniesz, Jurek, to tak, nieśmiertelnik się przyda, bo jak mnie tu zlinczujecie, to zawsze jedno w usta, a drugie do sztabu. Oby nie. Ja pozwolę sobie Jurkowi przekazać nóż. Jest to coś specjalnego dla każdego komandosa, a to jest mój nóż. Z jednej strony ma symbol gromu, z drugiej Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które też tu jest obecne. Jurek, z pewnością ci się przyda do rozbijania tych wszystkich przeciwności, którym się nigdy nie poddajesz. Dzięki serdecznie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki, zostawiam was z naszymi gośćmi. Słychać mnie w ogóle? Super. Słuchajcie, ja wam się przyznam do jednej rzeczy, zanim tutaj generała będę męczył, że to ta wielkość tego namiotu i to, ilu was tu jest, to mnie zszokowało. Generał mówi, że jest nawykły do rozmawiania i przemawiania i wydawania rozkazów takim grupom ludzi. Ja nie, więc z góry przepraszam za wszelkie wpadki. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, ja jestem facet z gazety, więc bardziej żyję z pisania niż z mówienia. To też może wpłynąć na mój występ. I trzecia rzecz, słuchajcie, oni tam na zapleczu mają klimatyzację. Jak tam jest taki napis VIP, mają klimę, nawet kibelki mają klimatyzowane, więc wierzcie mi, więc wierzcie mi, że jak się tu wchodzi z klimatyzowanego wnętrza i widzimy was tu wszystkich, to nie wiem, mnie się trochę nogi trzęsą. Tobie, Romek? Z tą klimatyzacją to powiem taką jedną rzecz. Kiedyś Rzecznik Praw Obywatelskich Świętej Pamięci już zaproponował mi pracę i takiego rzecznika żołnierzy. Ja popatrzyłem na niego i mówię, nie, panie ministrze, w żadnym wypadku. Bo akurat wtedy żołnierze skarżyli się, że oni jedzą w talerzach melaminowych jakichś, a kadra je w porcelanowych, czyli lepszych. I ja mówię, jak ja na to wszystko patrzę, to bym wszystkich wypierdolił do lasu i w ogóle nie dał jeść. Z tej klimy całej, to my w dwójkę to możemy mieć tylko katar, grypę i jeszcze coś. Jasne. Tomek, na początek... Aha, przeszliśmy sobie na ty też w tym klimatyzowanym wnętrzu. Romek, na początek takie bardzo lajtowe pytanie. Czy ty w życiu kogoś zabiłeś? Znaczy, na to pytanie odpowiem taką sekwencją, którą kiedyś usłyszałem. Otóż, gdybym kogoś zabił, to bym się nigdy do tego nie przyznał. Czyli odpowiem ci, że nie. Jasne. Pytanie padło dlatego, że ja chciałem się przyznać, że wiesz, nigdy w wojsku nie byłem. No to niestety, ale tutaj, a kto z was był w armii? O, no widzę, jest armia żołnierzy. Słuchajcie, to wiecie, co zrobimy na koniec panu redaktorowi? Zrobimy mu musztrę, przepompujemy go, przegonimy po obozowisku. Taką unitarkę, co? Jasne, to ja... Ja też wolę na stojąco, to będziemy tu od czasu do czasu wstawać. Okay. To ja mam jeszcze jedno pytanie do was. Generał pytał, kto był w armii, a ja zapytam, kto ma od 0 do 27 lat. Ktoś, możecie podnieść ręce? Wow. Robi wrażenie, nie? To ja wam powiem, że ten facet był w wojsku 28 lat. Proszę bardzo, generał Roman Polko.
Dobra, i teraz wracając, siadamy na chwilę, okay. I teraz wracając do tego mojego pytania. Wiesz, no ja w wojsku nie byłem i powiem szczerze, nigdy nie chciałem. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Różne rzeczy chodziło mi po głowie. Chciałem być lekarzem, strażakiem i Bóg wie tam kim jeszcze, ale nigdy żołnierzem. A jak to było u ciebie? Urodziłeś się i jak pierwsze słowo to było armia? To znaczy, ze mną to był taki problem, że ja miałem dużo pasji, które chciałem realizować i nie miałem na to pieniędzy. Dlatego wstąpiłem do armii. Bo tak, prawo jazdy, armia. Instruktor narciarski, armia. Kursy żeglarskie, armia. Skoki spadochronowe, instruktor, armia. Wszystko mi sfinansowała, także wszystkie moje pasje tak naprawdę sfinansowało wojsko. A tak krótko mówiąc i bardzo szczerze, to będąc w waszym wieku, służba wojskowa była jeszcze obowiązkowa. I kiedy kończyłem szkołę średnią, zastanawiałem się, co dalej. Wiedziałem, że i tak będę musiał do wojska wstąpić. To postanowiłem pójść do szkoły oficerskiej, zobaczyć, jak to wygląda. Jak mi się spodoba, to zostanę, a jak nie, to już wojsko będę miał ze sobą odsłużone. Spodobało mi się, zostałem. Armia to tak naprawdę była moja pasja, jest w dalszym ciągu moją pasją. I rzeczywiście pozwoliła mi poznać ludzi, poznać inne kultury, poznać świat i realizować się w życiu. Jasne. Nie no, brawa można bić, zdecydowanie, tak. Słuchajcie, no co, w tym miejscu przedstawię pana generała, bo jeszcze nie wiedzą, kim jest. Powiedział, że jak przedstawię go tak, Roman Polko, generał dywizji, doktor zarządzania siłami zbrojnymi, to mnie zamorduje. Niniejszym, to jest ten pan. Dodam wam jeszcze parę informacji, które sobie przecież wygooglałem. Jakby ktoś nie wiedział, bo rozumiem, że skoro wszyscy tu jesteście, to przynajmniej parę... Dobra, jak zanim skończysz czytać, to powiem ci, że każdy wojskowy, jak do niego wchodzicie, to ma takie dwie ściany. Na jednej ścianie ma dyplomy wszystkich uczelni, które ukończył. I to jest tytuł tej ściany, I love myself, kocham samego siebie. A na drugiej ścianie ma te podziękowania, że coś tam kiedyś gdzieś zrobił. Everybody loves me. Wszyscy mnie kochają. Otóż to nie ilość dyplomów, certyfikatów, tytułów świadczy o tym, czy coś zrobiłeś, tylko czyny konkretne. Gdzie byłeś, co zrobiłeś, z jakimi ludźmi, co się udało. I tak szczerze mówiąc, brakuje mi tego, żeby pokazać, jak pomagaliśmy, często łamiąc procedury, ludziom w Jugosławii. W byłej Jugosławii. No to Roman, to zasuwaj, słuchajcie, ja tą metryczkę to jeszcze i tak przeczytam. Okay. Nie pozbędziesz się tego. Mów, jak łamaliście procedury w byłej Jugosławii. Otóż tak się składa, że niedawno wróciłem z Chorwacji, tam rozmawiałem jeszcze z ludźmi. Spędziłem tam blisko 2 lata, 92-93 rok, tam była wojna. Byłem tam pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli takiej organizacji, która nic nie może, nic nie potrafi. Która dopuściła do tego, że miała miejsce Srebrenica, że tam zginęli niewinni ludzie. Ale myśmy reprezentowali polskie wojsko. I działaliśmy często wbrew procedurom. Łamaliśmy te procedury po to, żeby miejscowej ludzi pomagać. Jestem dalej dumny z moich lekarzy, którzy tam byli, z żołnierzy zasadniczej służby. Wspomniałeś o tym, że nie chciałeś pójść do wojska. Ja tam do tej Jugosławii dostałem najlepszych z najlepszych. Wiecie w jaki sposób? Przymus, pobór był obowiązkowy. Żołnierze nie chcieli wstępować do wojska, no to ich siłą do tego wojska wcielano. I co zrobiono? W jednostce ci żołnierze, którzy nie chcieli służyć, chlali, sprawiali problemy i nagle pojawiło się opportunity, okazja dla dowódców. Wyślijcie najlepszych do Opola i stamtąd pojadą do Chorwacji. I wysłali najlepszych. Ja dostałem żołnierza z wyrokiem za pobicie, za odmowę pełnienia służby wojskowej, za po prostu wszystkie czarne owce spakowali do pociągu, pojechały w 92 roku do krainy serbskiej. Czy to była tragedia? Nie. Okazało się, że te czarne owce to była tak naprawdę parszywa dwunastka. To byli ludzie, którzy potrafią coś konkretnego zrobić. Zobaczyli krzywdę ludzką i zobaczyli, że można tym ludziom pomóc. Pewnie część ludzi odsiałem, ale na przykład ten z wyrokiem za odmowę pełnienia służby wojskowej został u mnie starszym kapralem nadterminowym. Pozostał w służbie. I to było coś, co rzeczywiście dawało nam ogromną satysfakcję. Pomagaliśmy rannym, pomagaliśmy w miejscach, w których
inne nacje tak naprawdę bały się wchodzić. Dawaliśmy ludziom żywność, mimo że to było zakazane. Przewoziliśmy ludzi do swoich rodzin, mimo że przewożenie środkami transportu unprofor było zakazane, bo to mogło narażać nas na posądzenie o stronniczość. To rzeczywiście była dobra robota, dobra marka, którą budowaliśmy sobie i rzeczywiście prawdziwa misja pokojowa. 2 lata tam spędziłem, prawie że czułem się obywatelem krainy. Dzisiaj Chorwacja, jak tam jeździcie czasem zwiedzać ten kraj, to pomiędzy Karlowaczem a Sluniem jest taka miejscowość Turań, tam jest Muzeum Wojny. Tam stoją te wszystkie wozy poniszczone, budynki jeszcze zniszczone. Być może tam stoi ten mój BRDM, który zginął, czy właściwie został rozstrzelany przez obie strony konfliktu. Jasne, do tego... Do byłej Jugosławii w tej metryczce Romek może dopisał oczywiście Afganistan, dopisał Irak, był 2-krotnie szefem Gromu, o którym na pewno tutaj pogadamy, najlepszej chyba jednostki na świecie albo jednej z najlepszych, był szefem, czekajcie, to nie wszystko. Był zastępcą szefa, a później pełniącym obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, doradcą prezydenta Warszawy, doradcą ministra, teraz jest wykładowcą. Tyle tej metryczki, ale chcę wrócić do tych misji wojennych. Nie pamiętam gdzie, ale czytałem o tym, że amerykański generał tobie na jednej z takich misji polecił rozpędzenie masowej demonstracji. I generał odpowiedział, nasz generał, Roman, odpowiedział generałowi amerykańskiemu, żeby położył na nich nalot dywanowy, tak? Dobrze mówię? Tak, to znaczy tym generałem był generał Sanchez, późniejszy dowódca misji, czy szef misji w Iracka Wolność. I kazał mi rozpędzić demonstrację, w której brały udział kobiety i dzieci. Przypomnij, gdzie to było, bo ja zapomniałem. To było w Kosowie. Ja byłem dowódcą polskiego kontyngentu w Kosowie. To była moja strefa odpowiedzialności i powiedziałem mu, że nie chcę tego robić w ciągu dnia, bo są kobiety i dzieci. Chcę to zrobić w ciągu nocy. On powiedział, że masz do dyspozycji wszystkie środki moje i masz to zrealizować, zadanie. Oczywiście, jeżeli ktoś mi stawia zadanie absurdalne, to ja przyjmowałem taką zasadę, że sprowadzałem to do jeszcze większego absurdu. Czyli mówię, w porządku, okej, to połóż tam ogień artylerii haubic 155 mm. Oczywiście to było absurdalne, to tak jakby tutaj nagle na ten festiwal spadły pociski artyleryjskie. On doskonale to zrozumiał, bo był inteligentny, że ja po prostu z niego już kpię w tym momencie. Wysłał swojego zastępcę, zastępca przyjechał i pyta się, Roman, to jak to mamy zrobić? I nauczyłem ich szacunku do samego siebie, ale tak naprawdę zaczęli mnie traktować z odpowiednim respektem, poważnie. Żeby zakończyć krótko, ten generał wystąpił odznaczeniem mnie amerykańskim medalem za tą misję. Czyli nie pokora i kładzenie uszu po sobie, ale wyrażenie własnego zdania, własnej opinii. Ten generał nauczył szacunku do Polaków swoich podwładnych, bo do polskiej strefy odpowiedzialności, jak wjeżdżał jakikolwiek patrol amerykański, to pytał się moją służbę dyżurną o zgodę. A nie, że wjeżdżali i robili, co chcieli. To była dobra współpraca, bo tak naprawdę, jeżeli chce się coś zbudować sensownego, konkretnego, to na początku zawsze iskrzy. Nie ma cudów. On musiał mnie zrozumieć, ja musiałem jego zrozumieć, jego rację. Starliśmy się, ale tak jak prawdziwi żołnierze. Stąd też ja mam dla niego dzisiaj ogromny szacunek, i wzajemnie, bo ostatnio też miałem z nim kontakt. Skoro Roman opowiedział wam, jak zdobywał szacunek u amerykańskiego generała, to ja bym chciał, żeby opowiedział, jak zdobywał szacunek u polskich żołnierzy Gromu. Taką historyjkę piękną znalazłem, że jak Romek przyszedł po raz pierwszy, bo był 2 razy szefem Gromu, czyli Grupy Reagowania Operacyjno-Mobilnego, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że to jest skrót, no to był przyjęty trochę chłodno, tak? Bo to było chyba po ojcu założycielu, generale Petelickim, a był przyjęty przez żołnierzy trochę chłodno, te stosunki były z lekka napięte.
No i wtedy, nie wiem za czyją sprawą, ale odbyło się takie wspólne ćwiczenie żołnierzy Gromu i generała Polko, które polegało na tym, że generał Polko był statystą. Był mianowicie związany pomiędzy makietami terrorystów i makietami innych zakładników i zadaniem jego żołnierzy, jego podwładnych było odbicie go z rąk terrorystów z użyciem, uwaga, ostrej broni. Czy to jest spic na wodę, czy tak faktycznie było? Początki zawsze są trudne, jak to się mówi. Ja kiedy przejmowałem dowodzenie Gromem, to jednostka przechodziła z podporządkowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do MON-u. I jednostce wszystkiego tak naprawdę brakowało. No, poziom ukompletowania, taki wojskowo liczony, to był 25%. Czyli jednostka miała etat zapisany 1013, a w jednostce było niewielu ponad 300 ludzi. Brakowało zapasów, sprzętu, brakowało strzelnicy, brakowało wszystkiego. W Gromie było ponad 300 ludzi? W tamtym czasie 312 dokładnie. A ile jest dzisiaj? Nie będę mówił, bo to jest tajemnica. Jasne. Otóż, ale wielokrotnie, ale zdecydowanie więcej. Budżet jednostki, tak liczony, był 17 milionów. Kiedy przejmowałem jednostkę, kiedy oddawałem jednostkę, to było ponad 300 milionów. To jest kwestia, w jaki sposób logistyka powoduje, że jednostka, instytucja może się rozwijać. Otóż było w jednostce to, co jest najcenniejsze, ludzie. Ludzie byli świetni, doskonali. I trzeba było ich ze sobą zgrać, trzeba było ich wyprowadzić z takiego chaosu, bezkrólewia, które no, przez rok czasu miało miejsce w jednostce. I to się zawsze zdarza. Ja przypominam sobie początki mojej służby wojskowej. Zawsze z dużą pokorą podchodziłem do nowej instytucji. Rozpoczynałem swoją przygodę z jednostkami specjalnymi w 1985 roku w obecnej jednostce komandosów, czyli jednostce specjalnej w Dziwnowie. I pamiętam, jak przyszedłem na kompanię i patrzę na moich przyszłych podwładnych i się uśmiecham pod nosem. Mówię, kurde, zaraz będę miał pierwszy swój specjalny pluton. I taki szeregowy Szyszka, jeszcze pamiętam jego nazwisko, bardzo fajny żołnierz, popatrzył na mnie i mówi, ty się kurwa tak nie śmiej, zaraz razem z nami będziesz na szmacie zapierdalał. To było takie przyjęcie. Do Gromu przyszedłem też z pokorą, bo chciałem pokazać, co ci ludzie pokażą, co potrafią, dać tym ludziom szansę. I rzeczywiście zrobili fajne ćwiczenie, strzelanie, ja byłem obok, to był dowód zaufania. Kolejnym takim etapem to był pokaz dla premiera, pamiętam. Ale poczekaj, ale tam tak. Naprawdę była ostra broń? Ostra amunicja. Ostra amunicja, oczywiście. Kolejny takie, drugie taki moment to był, kiedy przyjechał premier Miller. Ja usiadłem też między manekinami, do których żołnierze strzelali. I mój zastępca mówi mi, wodzu, nie siadaj tam. Ja mówię, jak nie, odczep się, siądę. Będą strzelać, przecież to jest dowód zaufania. Wodzu, nie siadaj tam. Mówię, zamknij się, rób swoje. Strzelanie, wybuchy. Rzeczywiście wrażenie jest obłędne. Nagle ktoś wysadza obok ciebie drzwi, pociski lecą, a ty nie możesz nic zrobić. Czujesz się fatalnie. Ja się czułem jak w Stanach Zjednoczonych, kiedyś amerykańscy koledzy zaprosili mnie do klubu Go Go i nagle wywołali mnie na scenę, kazali mi usiąść na swoich rękach i cztery tancerki dookoła mnie tańczyły, no. Czujesz się jak idiota i nic nie możesz zrobić. A gdzie było groźniej? Praktycznie groźniej było w Polsce, ale tam było zdecydowanie głupiej, bo nie mogłem nic zrobić i rzeczywiście trudno mi teraz określić. Dość powiedzieć, że w całej tej sytuacji na koniec co się okazało? Że szturm prowadziły dziewczyny z Gromu i robiły to pierwszy raz. Ale były niezawodne i rzeczywiście nigdy się na nich nie zawiodłem. Ale i umundurowane. Umundurowane oczywiście były. Jasne. Otóż powiem w ten sposób, że ludziom trzeba dać szansę. I ci ludzie, mam do nich ogromny szacunek, bo byli w trudnych sytuacjach. Kiedy przejąłem dowodzenie Gromem, to sztab generalny zabrał nam część pensji, zamienił to na dodatek. Dużo takich ruchów było negatywnych realizowanych, o których nawet dzisiaj pracownicy sztabu generalnego gdzieś tam wspominają, którzy w tamtym czasie byli, bo chciano tą jednostkę zniszczyć. Na szczęście tak się nie stało, ale to dzięki ludziom, którzy walczyli o tą firmę. Część szczurów uciekło z okrętu, owszem, zdarza się, ale przez to, że uwierzyliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić więcej,
to kiedy był atak na World Trade Center i zadzwonił do mnie obecny prezydent, wtedy minister Komorowski, to okazało się, że bez dodatkowego doposażenia jesteśmy w stanie wykonać te najtrudniejsze misje. Jasne. Słuchajcie, teraz muszę ściągnąć, bo to będzie dokładny. Sięgam po swoją ściągawkę, bo to będzie dokładny cytat. Chcę wam powiedzieć tak, generał Polko, Romek, no to jest facet z jajami. I jeden będę pokazywał. Jeden z dowodów. Opowiada wam tutaj nam wszystkim, jak walczył o budżet, o szacunek czasem, o to, żeby się politycy odpieprzyli, bo to też. I nie zawsze się udawało. I był taki moment, kiedy generał zrezygnował ze stanowiska szefa GROM-u, złożył wniosek o dymisję. I jaki był komunikat do mediów? Nie moją rzeczą jest dyskutować, tylko wykonywać rozkazy i nie kłócić się, czy tam z szefem sztabu generalnego, czy z ministrem. Jeśli uważam, że nie jestem w stanie, to nie popadać we frustrację, tylko sprawdzać się praktycznie w innej dziedzinie. Koniec, kropka. Media dodawały przy relacji z tego wydarzenia, że generał Polko nie zechciał rozwinąć swojej myśli. Także jak widzicie, były takie momenty, kiedy generał nie mógł przeforsować swoich pomysłów. No i dawał sobie spokój i to było aż dwa razy. Powiedz mi, jakie to jest uczucie, jak człowiek zarządza tak elitarną jednostką, buduje jej siłę, buduje więzi międzyludzkie i w którymś momencie widzi, że doszedł do ściany, nie jest w stanie jej pójść dalej, daje sobie spokój, no ale chyba jednocześnie jest trochę na bocznym torze, tak bym powiedział, ale jeszcze ci dopowiem jedną rzecz. Pytam o to w kontekście śmierci generała Petelickiego, założyciela GROM-u. W czerwcu, czyli miesiąc temu, prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie jego samobójczej śmierci i w uzasadnieniu tej decyzji prokuratura znalazło się takie strasznie druzgocące moim zdaniem zdanie, mówiące o tym, że Petelicki popełnił samobójstwo, bo czuł się odsunięty na boczny tor. Więc chciałem cię zapytać, jak to jest, kiedy, czy ty się wtedy czułeś odsunięty na boczny tor, a jeśli tak, to jak się z tym czułeś? Rzeczywiście to był problem, bo najczęściej to jest tak, że ktoś, kto odchodzi z armii, to odchodzi świadomie i przygotowuje sobie jakieś tam dodatkowe miejsce pracy, zaplecze i tak dalej. Dużo wygodniej było mi, kiedy zostałem dowódcą GROM-u, gdybym podporządkował się sztabowi generalnemu i zgodził się na te posunięcia, które były planowane. A były planowane takie, żeby GROM wcielić do żandarmerii. Nawet był już komendant główny żandarmerii w jednostce, dwugwiazdkowy generał, i wyrzuciłem go z jednostki. No było to trudne, bo trudno jest pułkownikowi nagle postawić się szefowi żandarmerii. Później dyskutowałem na ten temat z amerykańskim generałem, dowódcą amerykańskich sił specjalnych w Niemczech jeszcze. Te spotkanie mieliśmy w Garmisch. I pamiętam, jak on mówił, że on też o siły specjalne musi walczyć. Że to nie jest łatwo. Że jak chcesz być elitą, to musisz się bić o to. I mówi, zobaczysz, jak zrobicie coś ważnego, coś dobrego, to wtedy wszyscy zmienią zdanie. I pojechaliśmy na misję do Iraku. Tam skierował nas, władze polskie nas tam skierowały. Zrealizowaliśmy bardzo trudne, niebezpieczne zadania, ryzykując własne życie. I po tej misji wróciłem do Polski. Okazało się, że w dokumentach niejawnych zapisane jest likwidacja morskiego oddziału GROM. Czyli tego, który zrealizował tą niebezpieczną misję w Iraku. Powiedziałem nie, w żadnym wypadku. Oczywiście jako żołnierz nie miałem prawa nic mówić. I nie mówiłem nic do momentu zwolnienia ze służby, kiedy to generałowie, minister zrobili konferencję prasową, zorganizowali, postawili mnie gdzieś tam z boku i myśleli, że pod taką silną presją psychiczną, gdzie opinia moja za służbę nie została mi jeszcze wręczona, a wiem, że były dwa warianty napisane, że ja po prostu wymięknę, poddam się i powiem, no tak, odchodzę, bo tu tylko załatwcie mi ciepłą posadkę gdzieś tam jeszcze. I wtedy powiedziałem, że nie, w żadnym wypadku. Tak pamiętam, stałem i tak sobie myślę, kurde, jak powiem coś krytycznego, to mi napiszą kiepską opinię i nigdzie się nie znajdę. Ale po chwili pomyślałem, twarz się ma jedną. Mam to gdzieś, kurde. I powiedziałem, co się stało.
to spowodowało, że być może ja musiałem odejść. Tak, musiałem odejść, bo walcząc ogromna, robiłem sobie dużo wrogów. Ale jednostka tak naprawdę na tym zyskała. Ludzie na tym nie stracili. Firma mogła się rozwijać, przyszedł nowy dowódca, to funkcjonowało, a szef sztabu generalnego usłyszał informacje od wyższych przełożonych. Jeszcze jedna taka wpadka i ciebie nie ma, a nie Gromu. Jednostkę się udało uratować. To jest najistotniejsze w tym momencie. Dzięki... Co to jest być na bocznym torze? Otóż prawda jest taka, że jak masz swoją dobrą reputację, markę, jesteś trochę aktywny w życiu, to sobie dasz radę. Jak jesteś pierdołą, to sobie z niczym nie dasz rady. Tak naprawdę. I wziąłem się ostro, stąd też właśnie poszedłem w kierunku naukowym, że napisałem doktorat, mówię, zostanę wykładowcą. A tak naprawdę to wtedy po odejściu z Gromu złożyłem aplikację do Najwyższej Izby Kontroli. Jaki był mój plan? Prosty. Złożyłem aplikację, byłem już gotowy do egzaminów, uczyłem się. Mówię, spoko, ludziska, za rok przyjdę was kontrolować. I w zasadzie już prawie tam byłem, ale świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński spotkał mnie i mówi, pan jest za młody, żebyś do NIK-u, pan zostanie u mnie w Warszawie. Powiedziałem, że nie. Ale po 3 miesiącach współdziałania zdecydowałem się, zgodziłem się współdziałać z nim, bo rzeczywiście nikt jest upierdliwy, to jest biurokracja, to jest pisanie rzeczywiście grubych tomów czegoś tam. Ale była to jakaś alternatywa. To, że się nie poddałem, że walczyłem, spowodowało, że mogłem wrócić. Po to, żeby nie tylko z powrotem objąć dowodzenie Gromem, tylko wróciłem po to, żeby zbudować siły specjalne. Bo jednostka Grom, jednostka komandosów z Lublińca, Formoza miały już tyle sukcesów międzynarodowych, że władze Polski uznały, prezydent jeden, drugi, kolejny ministrowie, że tak naprawdę nie da się tego zignorować. I to jest właśnie taka konsekwencja, determinacja. Ona naprawdę prowadzi do sukcesu. Nie patrzenie na to, że jak wrócę, to może zostanę generałem, tylko jak wrócę, to coś zrobię. A awanse to już były tylko i wyłącznie następstwem i tak naprawdę nie moim sukcesem, ale tych ludzi, którzy zapieprzali tam często, ryzykując własne życie. Żołnierzom Sił Specjalnych za to bardzo dziękuję. Tutaj gadamy sporo o zarządzaniu, o tej walce też o pozycję Gromu. A Romek robił ze swoimi ludźmi takie rzeczy zupełnie niesamowite oczywiście. To, że łapał zbrodniarzy wojennych w byłej Jugosławii, to, że odbijał platformy wiertnicze, to są jakieś hity, ale chciałbym, żebyś opowiedział nam o jednej rzeczy. Jak się skacze z ludźmi z wysokości dokładnie 9375 metrów? Ta wysokość... 9375 metrów, to powtarzam. Spadochroniarstwo jest moją pasją. Powiem, te 9375 metrów, nie wiem tak naprawdę ile było, może było więcej, ale pilot nie powie, że było więcej, bo 9375 to był maksymalny pułap, na który ten samolot kasa mógł wlecieć. I jakby pilot napisał, że było więcej, no to by złamał przepisy. I jest to coś niesamowitego. Ale poczekaj, Baumgarten był, pobił jednak wasz rekord. No, pobił. Te 40 kilosów to było okej, okay, tak? Chętnie byśmy z nim powalczyli, ale doskonale znam jego uczucia Baumgartnera, bo nam też to towarzyszyło. Po pierwsze, przy skoku z takiej wysokości siedzisz w takim upale jak dzisiaj i masz kombinezon przygotowany na temperaturę minus 50 stopni, masz na twarzy maskę, masz, kurczę, tam wszystko, co jeszcze jest i masz niesamowite poczucie takiej klaustrofobii. Że kurczę, masz dosyć, bo się pod ciebie leje, ty godzinami czekasz. Bo byśmy też czekali nie tyle, co Baumgartner, ale 3 godziny było na ziemi. Wcześniej na WIML-u, Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, przechodziliśmy badanie, czy możemy z takiej wysokości skakać. Ja doskonale rozumiem Baumgartnera. Skok z takiej wysokości to już jest luzik, przyjemność. Najbardziej upierdliwe to jest czekanie w tym wszystkim, siedzenie, męczenie. A jak już wyskoczysz, to już jest fajnie. Naprawdę, to jest tak jakbym, nie wiem, się naszprycował, kurczę, czymś i tak dalej. No jest totalny odlot, jest coś wspaniałego. Przepraszam, że wstałem, ale aż się rozmarzyłem tutaj, bo to jest piękna rzecz. Do tego zachęcam.
Słuchajcie, zanim może dajmy chwilę odpocząć. Oczywiście jeszcze przy samym skoku, jak tutaj są spadochroniarze, to jest to, co Baumgartner też miał, że na tych dużych wysokościach nie ma się czego złapać. Bo normalnie na 4000 metrów, od 4000 nie używa się aparatury trenowej, czujesz opór powietrza i możesz pływać prawie jak w wodzie, łapać się, łączyć i tak dalej. Na tych dużych wysokościach nie ma oporu powietrza, jest bardzo słaby i szczerze mówiąc bardzo trudno jest sterować własnym ciałem. Zaraz po wyjściu z samolotu zaszroniło mi okulary, zdjąłem je, to mi grat padał z dołu oczywiście do góry, po oczach, no to musiałem przeczyścić gogle, z powrotem je założyć jeszcze. Także szereg czynności i kiedy wpadłem na przykład w chmurę, bo przez dwie warstwy chmur żeśmy przechodzili, trzeba było ustabilizować pozycję, żeby nie zderzyć się z partnerem, który leci też. Na takich wysokościach spada się z prędkością około 300 km na godzinę. Jezu, to ile wy czasu lecieliście? Czas tak naprawdę krótki, to było chyba około 3 minut w tym momencie, bo to jest mało przez to, że jest niesamowicie duża prędkość na tych dużych wysokościach. To powiem wam jeszcze a propos czasu o jednym wyniku. Romek schodzi na kilometr poniżej 5 minut, muszę wam powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś z was biegał. Czy poniżej 5 minut to maraton się biega. O właśnie, i o to mi chodziło. Schodzi poniżej 5 minut, biegnąc 42 kilometry. Rekord życiowy 3,29. No 3,27, nie będę się licytował. 3,27, jasne. Żaden rewelacyjny wynik. No nie, ale... poczekaj Romek, nie, tu nie będziesz pomniejszał sukcesów. Ja mam do was prośbę. Nie mówię, że tu na Woodstocku, bo człowiek jest po piwku i zmęczony, ale jak wrócicie do domu, weźcie zegarek, odmierzcie sobie kilometr czy dwa i spróbujcie przebiec 2 kilometry poniżej 5 minut każdy. Jak ktoś da radę, to niech uciągnie 5. Do dychy myślę, że niewielu z was dociągnie. Facet przeciągnął 42 km, 195 metrów w tempie poniżej 5 minut każdy kilometr. I ile przebiegłeś maratonów w życiu? Około 30 maratonów. W tej chwili już zaczynam biegać ultramaratony. Czyli setki. No setki. 100 kilometrów. I tak dookoła. To była setka w górach, bieg rzeźnika. No to 80 kilometrów. I to jest naprawdę fajna przygoda. Mnie do tego zachęcił mój kierowca. No, dziś teraz już nie jest kierowcą. Ma inne stanowisko z gromu, Jarek. Ale Jarkowi bardzo za to dziękuję, jego bratu też, bo to był człowiek z pasją. Ja uwielbiałem ludzi, którzy tacy jak wy, którzy czegoś w życiu chcą. Nie siedzieć na tyłku przed telewizorem, nie ruszać się, ale którzy mają emocje, potrafią je okazać. Mają jakieś swoje pasje, bo to, kurczę, niesamowicie nakręca, inspiruje. Romek, wejdę ci w słowo. Tam w tej klimie, jak sobie gawędziliśmy przed spotkaniem z wami, to generał przyznał się, że kiedyś wywalił człowieka z pracy, dlatego że nie miał pasji. Także... Słuchajcie, w drodze z takim kierowcą na przykład to się spędza mnóstwo czasu, a jak ktoś jest nudny jak flaki z olejem, no to ludzie, kurczę, no. Jasne. Nawet nie ma o czym pogadać. Na trasach, wprawdzie nie na ringu, ale na trasach maratonów wiem, że czasem walczysz z bokserami. Na przykład, podasz parę nazwisk. Tak się jakoś składa, że bokserzy to jest takie w ogóle fajne środowisko, które bardzo dobrze biega, bo Krzysiek Kosedowski, z nim się ścigałem. No, robi postępy, no coraz lepiej biega. Na początku mu dokładałem, to mnie na ring bokserski zapraszał, żeby się zrewanżować. Michalczewski, który też mocno wspiera bieganie, miał kontuzję, no ale się rusza. Przemek Saleta, także rzeczywiście jest to środowisko. Ale poczekaj, nie zrozumiałem, oni z tobą wygrywali, czy ty z nimi? No tak się składa, że mam możliwość dokładania bokserom na biegach, no ale Krzysiek Kocedowski ostatnio też mi parę razy dołożył. Jasne. Zapytam cię o jedną rzecz, której nie... Jak tak opowiadasz, to wiesz, to jesteś taki twardziel filmowy straszny, nie? Tu wiesz, skoki z 9 kilometrów z hakiem, Irak, Afganistan, Kosowo i tak dalej. Nie znalazłem nic o twoim życiu rodzinnym. Powiedz nam parę słów, jak to wygląda u ciebie. Ja czasem żartuję, że na życie rodzinne to masz czas przed służbą i po służbie. A że moja służba trwała no, te 20 dobrych parę lat, prawie 30.
No to tak się składa, że mam dwójkę dzieci, którzy ukończyli licencjat, studia starszych i mam dwulatka i pięciolatkę, także w sumie ja się troszczę o nasze emerytury, mam czworo dzieci. I mam wspaniałą żonę, no, która niestety nie mogła ze mną przyjechać, a która chętnie by była, no bo teraz musi się dzieciakami zająć, no, no taki problem, no i piszemy wspólnie razem też kolejną książkę. To jest druga twoja żona. Tak. A powiedziałeś fantastyczną rzecz o pierwszej swojej żonie. Powtórzyłbyś to publicznie? Oczywiście, no. Ja niestety spędziłem całe swoje życie w służbie. Kiedy byłem w Jugosławii blisko 2 lata, nigdy mnie nie było w domu. I tak się złożyło, że te drogi nam się rozeszły. Ale z żony jestem swojej pierwszej. Przede wszystkim wdzięczny za to, że jednak będąc sama w trudnej sytuacji sprostała temu i wychowała moją córkę i mojego syna na wspaniałych ludzi, kiedy mnie zawsze brakowało. Także jestem z niej dumny i uważam, że to jest wspaniała rzecz. Wróćmy na chwilę do tych spraw z wojskowością związanych, ale może tak trochę luźniej. Wiem, że byłeś też swego czasu poproszony do współpracy, pracy, projektu gry komputerowej. I w związku z tym mam do ciebie takie pytanie. Czy ty wyobrażasz sobie jakiejś, nie wiem, bliżej nieokreślonej, może trochę dalszej przyszłości, jak będzie wyglądał żołnierz na polu walki przyszłości? Czy to będzie jakiś, nie wiem, koleś a la cyborg? Czy może, idąc jeszcze dalej, zupełnie po bandzie, jak się mawia w żużlowym regionie lubuskim, może tych żołnierzy żywych w ogóle tam nie będzie? Może te wojny będą inaczej rozgrywane? Co o tym myślisz? Znaczy, gra komputerowa, tak krótko mówiąc, to była jednak nie wypałem, no to już tak powiem uczciwie, no ale warto czasem różnych rzeczy próbować, nie we wszystkim człowiek się sprawdza. Natomiast 12 lat temu zostałem zaproszony przez do Silicon Valley, do Doliny Krzemowej, gdzie właściwie oddelegowany też przez nasz kraj, gdzie był testowany Land Warrior system, system zinformatyzowanego, skomputeryzowanego żołnierza. I nawet była gra dopisana do tego Delta Force. I rzeczywiście 12 lat temu już, działając w nocy na pustyni w Arizonie, miałem na jednym oku termowizor, na drugim oku ekran komputerowy i na broni miałem kamerę. I nie celowałem przez przyrządy broni, tylko przez komputer. Broń mogłem wystawić na zewnątrz i strzelać, a na ekraniku widziałem swoich ludzi jako niebieskie punkciki, a przeciwnika, czyli kogoś, kto się pojawił, jako czerwone punkciki. Naprawdę tak wygląda współczesna walka i technika, która pozwala identyfikować swój obcy i która przede wszystkim pozwala uniknąć tak zwanego friendly fire, bo to, co się zdarza najczęściej w walkach w nocy, to, że ludzie zabijają się nawzajem. Bo no, widzę kogoś z bronią, nie wiem, czy to swój, czy obcy, ale na wszelki wypadek go zastrzelę, żeby on mnie nie zastrzelił, nie? I bardzo często niestety tak się działo i ludzie tak ginęli. Natomiast nie wyobrażam sobie, mimo że w tym kierunku chociażby Amerykanie idą, żebyśmy wysyłali roboty na pole walki. Jestem przeciwnikiem tego, żeby w Afganistanie przywracać pokój nalotami samolotów bezpilotowych, uzbrojonych, bo brakuje tego czynnika ludzkiego. To jednak człowiek musi popatrzeć przeciwnikowi w oczy i zweryfikować, czy to jest przeciwnik, czy nie. W przeciwnym wypadku, zamiast walczyć o serca i umysły, to będziemy znienawidzeni przez tych ludzi, których tam okupujemy, a którym powinniśmy pomagać. A ty masz święte przekonanie, że we wszystkich tych misjach, w których uczestniczyłeś, to tam powinieneś być ty, powinni być twoi żołnierze i w ogóle Polska powinna się w nie angażować? To są decyzje polityczne, kiedy jesteśmy wysyłani na taką misję, chociażby jak do Iraku czy do Afganistanu. Żadnych kontrowersji nie budzi we mnie misja UNPROFOR czy misja w Kosowie, bo tam naprawdę dużo żeśmy pomagali miejscowej ludności. Te misje w ogóle nie budziły kontrowersji. Wtedy, kiedy jedziemy do Iraku i kiedy się okazuje, że na miejscu, że ktoś tam mówił, że Saddam Hussein dysponuje bronią chemiczną, a tej broni nie ma.
No to jest problem, ale to jest decyzja polityczna. My jako wojskowi wykonujemy konkretne rozkazy. Na miejscu nie mordujemy, nie grabimy, tylko staramy się działać i działamy zgodnie z konwencjami międzynarodowymi. Pomagać miejscowej ludności. Afganistan jest to dla mnie totalna porażka. Angażowanie się w misję bez takiego końcowego celu. Co ta misja właściwie ma przynieść? Kiedy rozmawiałem właśnie z generałem Sanchezem, on zresztą wyraził taką opinię, to powiedział, że ta misja była dla niego nocnym koszmarem, nightmare. Że te misje, iracka już nawet, bo nie było wiadomo, co jest kryterium sukcesu. Za 2 lata wycofamy się z Afganistanu i co tam będzie? Tam przegrało Imperium Brytyjskie, tam przegrali Rosjanie, tam przegra NATO, ale NATO odtrąbi swój sukces. Po co wysyłać ludzi tam, gdzie nie możemy pomóc? Po co inwestować ogromne środki finansowe na zbrojenia, jeżeli okazuje się, że to, co my wydajemy na wojsko, na armię w Afganistanie, to jest wielokrotnie więcej niż wynosi roczny budżet Afganistanu. Wypadałoby, żeby decydenci polityczni, zanim zaczną używać takiego narzędzia jak wojsko, to jednak podrapali się po głowie i mieli trochę więcej pokory po to, żeby używać wojsko racjonalnie. I te oczekiwania, które też mam od najwyższych dowódców, żeby czasem potrafili nawet na znak protestu złożyć dymisję i powiedzieć, że nie, panie polityku, taki czy też inny, ale ta misja jest bezsensowna. Tak się złożyło, że generał Schumacher w Stanach Zjednoczonych właśnie takie słowa powiedział i powiedział prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że nie, że ta misja jest nieprzygotowana, jest bezsensowna, w związku z tym on jej nie będzie realizował, złożył dymisję. Słuchajcie, ja tu zerkam na zegarek nie dlatego, że mi się nudzi, wręcz przeciwnie. Mógłbym Romana i generała słuchać godzinami, ale organizatorzy nam tu narzucili pewne ramy. 45 minut za nami i to było założenie na naszą we dwóch rozmowę. Teraz mamy czas na pytania. Tutaj widzicie mikrofon. I byłoby super, gdybyście te pytania zaczęli już teraz zadawać, bo czas na nie też jest ograniczony. Jest już chętny, tak? Tak. Panie generale, ja mam 2 pytania. Pierwszy jest, czy uważa pan, że korpus generalski, oficerski w Wojsku Polskim jest zbyt rozbudowany? Bo w czasie II Rzeczpospolitej mieliśmy 96 generałów, a dzisiaj mamy 120. Czy właśnie odchodząc od armii z poboru na armię zawodową 100-tysięczną plus NSR, czy gdzieś popełniliśmy błąd? Bo jednak taka ilość oficerów na tak małą ilość armii jest chyba zbyt duża. Dziękujemy. Powiem w ten sposób, że to jest bardzo często populistycznie rozgrywane, bo zmniejszmy ilość generałów, nie dawajmy pieniędzy na tych darmozjadów i tak dalej. Tylko że likwidacja 1, 10, nawet wszystkich stanowisk generalskich kosztowałaby zdecydowanie, czy dawałaby zdecydowanie mniejsze korzyści niż likwidacja na przykład korpusu w Krakowie, który niczym nie dowodzi. Wydmuszka z batalionem dowodzenia, która służy tylko do celebracji różnego rodzaju uroczystości. Szukajmy oszczędności tam, gdzie one naprawdę są. Ja dokonywałem analizy ilości stanowisk generalskich jeszcze dla świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, bo mnie o to pytał. Okazuje się, że średnio, statystycznie rzecz biorąc, na ilość żołnierzy, to Polska wcale nie jest na szczycie, nawet nie jest w środku. Jesteśmy gdzieś u dołu tej, naprawdę tej tabeli. A istotą tej ilości stanowisk generalskich to jest to, żebyśmy mieli generałów gruntownie wykształconych. I żeby nasi generałowie obejmowali stanowiska w NATO, stanowiska chociażby w dowództwach misji w Afganistanie, żebyśmy mieli realny wpływ na strukturę koalicyjną, w której funkcjonujemy. I tak naprawdę taki był cel naszego działania. Szczerze mówiąc, powiem, że teraz uważam, że kraj idzie w dobrym kierunku pod tym względem, bo szefem sztabu generalnego jest młody generał, generał Gocuł, który jest po uczelniach zachodnich, z doświadczeniem bojowym i liczę na to, że patrząc na to, ile lat ma jeszcze w perspektywie służby przed sobą, że w końcu nasi generałowie będą zajmowali najwyższe stanowiska w strukturach międzynarodowych, przez co będziemy się bardziej liczyć na arenie międzynarodowej. Bo do tej pory, jak popatrzeć, to rzeczywiście mamy generałów dużo w Polsce, a w samych strukturach NATO
no to te tak zwane flagowe stanowiska, to najwyżej to są pułkownicy. Dziękuję. Jeszcze kolejne pytanie, bo, które chciałbym zadać, to jest, jak pan określa możliwości litewsko-polsko-ukraińskiego brygady, która jest stworzona, Lipoluk-Bridu? Czy ten projekt ma szansę się spełnić, czy wyjedzie na misję, bo to jest jego cel, prawda? Romek, zanim odpowiesz, ja mam jedną taką prośbę techniczną. Umówmy się proszę, że jedno pytanie od jednej osoby, gdyby później było wolne miejsce, to niech ta sama osoba zada drugie pytanie, tak? Bo widzę, że po prostu jest wielu chętnych, z czego się cieszymy, nie? To jest w ogóle bardzo fajna historia. Ja kiedy dowodziłem polskim kontyngentem w Kosowie, to było razem blisko 1000 ludzi. Miałem litewski pluton z Jäger Batalion, to był 99 rok, z elitarnego batalionu. Pamiętam, jak jeden z tych żołnierzy z tego batalionu, z tego plutonu litewskiego troszeczkę sobie dał w szyję, a był zakaz picia. I powiedziałem dowódcy, że ma go ukarać w ogóle. Powiedziałem, że w ogóle twój pluton ma obierać ziemniaki. Wręcz za karę nawet jeszcze w tym. I on się oburzył, powiedział, zaraz, u mnie najmłodszy stopniem to jest sierżant. I nie będą sierżanci litewscy obierać ziemniaków dla polskiego szeregowego, nie? Podrapałem się po głowie, wziąłem pisak, rzuciłem na stół, mówię, masz! Na każdym ziemniaku, który obierze litewski żołnierz, masz napisać, o, to będą dla oficerów ziemniaki. I z kompanią ukraińską, ale nie, współpraca była bardzo dobra. Z kompanią ukraińską to też miałem ciekawą przygodę, bo przyjechał do mnie dowódca pierwszej dywizji amerykańskiej, dwugwiazdkowy generał i mówi, słuchaj, Roman, mam taki pomysł, żebyś przejął dowodzenie ukraińską kompanię, 108 żołnierzy. I co ty na to? Ja mówię, panie generale, myśmy niedawno rozwiązali Układ Warszawski, 99 rok. Wstąpiliśmy do NATO, a pan teraz tu, na tej kosowskiej ziemi, chce ten Układ Warszawski odbudować. Mamy już litewski pluton, będziemy mieć ukraińską kompanię, zaraz Rosjanie do nas dołączą. Znów było ostro, ale przyjąłem tą kompanię ukraińską, bo prosił mnie o to, ponieważ mieli problemy ze znajomością języka angielskiego i to byli świetni żołnierze. Pamiętam w Styrbcach, kiedy zostałem zaatakowany przez taki dziki tłum, bo chroniłem swojego tłumacza i oddałem parę strzałów ostrzegawczych w powietrze, to Ukraińcy pierwsi nastawili głowę, żeby mnie chronić. Świetni żołnierze. Natomiast bardzo trudno jest nam działać w takich strukturach mieszanych. Tak naprawdę to się nazywa wielonarodowa brygada, ale bataliony działają osobno. Tak naprawdę braterstwo broni to się rodzi w boju. To się nie rodzi wtedy, kiedy jedziemy na wygodną misję pokojową, gdzie się nic nie dzieje, gdzie się nic nie robi. Ludzie muszą mieć sprzęt, muszą być doposażeni, uzbrojeni, musi być wszystko i muszą zrealizować razem wspólną, trudną misję. I wtedy dopiero możemy mówić, że ta struktura zdała egzamin. Obawiam się i na razie to tak wygląda, że to jest bardziej takie politycznie na pokaz. Polsko-litewsko-ukraińska brygada, która wspólnie ćwiczy, ale która tak naprawdę poza tym nic więcej wspólnie nie robi. Mamy pytania następne. Dzień dobry. Panie generale, chciałem Cześć. Się zapytać, czemu dołączył pan do komandosów, związał się z nimi? Jeszcze raz. To znaczy, kiedy kończyłem szkołę oficerską, to było bardzo dawno temu, 85 rok, to chciałem pójść do jednostek, w których będę mógł realizować swoje marzenia. Gdzie się skacze na spadochronie, gdzie się żegluje, gdzie się jeździ na nartach, gdzie się uprawia wspinaczkę, gdzie tak naprawdę żyje się prawdziwym wojskiem, elitą i gdzie jest miejsce dla niepokornych. Bo tak naprawdę komandosi to jest elita, to są ludzie niepokorni. Komandosi to są jedyni, którym się wybacza to, że nie są bardzo regulaminowi. I to było moje marzenie. Oczywiście, kiedy stanąłem i dzielono miejsca pracy, to była ta słynna jednostka komandosów w Lublińcu, wtedy w Dziwnowie jeszcze. Pamiętam, wszedłem do pokoju i pan mi mówi, że nie ma pracy dla mnie. Ja mówię, nie ma, to ja dziękuję, zwalniam się. Nie będę służył w armii. Ale za bardzo nie mógł mnie zwolnić, bo robiłem wszystko, żeby swoje marzenia ucieleśnić. Dobrze się uczyłem, kończyłem z drugą lokatą
szkołę oficerską. Słuchajcie. Trochę, żeby się pochwalić, ale trudno jest takiego człowieka wypieprzyć, no. Jak się dobrze uczysz, masz tutaj aktywa swoje gdzieś tam mocne, no to jak cię ugryźć z drugiej strony? To rzeczywiście było to, że zdecydowałem. Ale mój kolega był sprytniejszy. Zdecydowanie sprytniejszy, bo wtedy, kiedy wszyscy się pchali do drzwi, to wiecie, co zrobił? Poszedł do pokoju obok, zaparzył kawy, cztery, załadował je na tackę i szedł i powiedział, że szanownej komisji idzie to zanieść. Zaniósł to komisji, postawił, wrócił z etatem dziwnów, jednostka specjalna. Należało mu się to, bo nigdy nie trzeba podążać jak baran za tłumem, tylko szukać swojej drogi. I tak naprawdę pójście do komandosów to było szukanie własnej drogi. Dzień dobry, panie generale. Takie pytanie do pana, może bardziej osobiste. Do tej pory został pan przedstawiony jako człowiek silny, taki wręcz człowiek ze stali. A ja mam takie pytanie, co pana generała Polko wzrusza, chwyta za serce? Czy była taka sytuacja, gdzie w tych, można powiedzieć, silnych oczach pojawiły się łzy? No niestety, ale takie sytuacje się zdarzają. Ja nie mówię o Shreku, kiedy się człowiek wzruszył, jak on tam stąpioną, czy coś tam, nie. Otóż, ale mówiąc poważnie, w warunkach bojowych każdy ma swoje emocje. W warunkach bojowych, no, trzeba działać. Pamiętam w Anproforze, spędziłem ponad rok czasu z moim zastępcą, z świętej pamięci Zbyszkiem Wydrychem, i w Kosowie on był moim oficerem wywiadu. W trakcie misji zginął od wybuchu granatu moździerzowego. Kilku ludzi było rannych. Wtedy oczywiście nadawałem i słałem meldunki do Polski z kraju, z pomieszczenia, gdzie był telefon satelitarny, gdzie były, mówiąc brutalnie, jego flakie wręcz, bo akurat tam miała miejsce eksplozja w sztabie. I wtedy nie miałem żadnych emocji, bo trudno jest działać sensownie w sytuacjach kryzysowych, jeżeli emocje tobą zawładną. Ale przyszedł ten moment, kiedy przyleciałem samolotem do kraju i musiałem się spotkać z jego żoną i powiedzieć, że przywiozłem męża w trumnie. I to było straszne, to rzeczywiście było bardzo bolesne. I są te chwile. Oczywiście to jest tak naprawdę, że te emocje, one się odkładają w czasie. Tam, jak jesteś, działasz, nie masz czasu na myślenie, na strach, na obawy, na emocje, bo po prostu trzeba działać. Ale wracasz z powrotem, masz więcej czasu na przemyślenia, na spokój i wtedy rzeczywiście te refleksje gdzieś tam się pojawiają, przychodzą pewne przemyślenia też. I tak to wygląda. Panie generale, mówi pan, że po powrocie z misji ma pan czas na przemyślenia, na jakieś refleksje. A jak to wygląda z własnym sumieniem? Bo wyjeżdżając na misję, zostawia pan żonę w domu z dziećmi, tak? Na misji, pośrednio lub bezpośrednio, jest on odpowiedzialny za śmierć czasami niewinnych ludzi, cywili. Jak pan się czuje, mając krew na rękach? Ja nie czuję się jako człowiek, który ma krew na rękach. Powiem, że zawsze wolałem ryzykować własne życie niż cudze. Kiedy pojechałem do Kosowa i musiałem zakwaterować blisko 1000 ludzi w bazie, w szczerym polu, i baza nie była sprawdzona pod tym względem, czy są miny, czy nie, a działać trzeba było. Wiem, zabrałem ze sobą jeszcze swojego kapelana, Marka. I mówię, chodź Marku, przejdziemy się po tym pszenicznym polu. On się pyta, po co mnie tu bierzesz? Ja mówię, słuchaj, ja nie wiem, czy tu są miny, czy nie, ale tu niedługo 1000 ludzi będzie stacjonować. Trzeba przejść i popatrzeć. W sytuacjach trudnych zawsze szedłem i byłem na tej pierwszej linii. Właśnie też chociażby w Kosowie, w Styrpcach, kiedy doszło do blokady, kiedy trzeba było walczyć o to, żeby odblokować drogę, gdzie grożono nam, że będziemy pozabijani. W Anproforze, jako dowódca plutonu, dowódca kompanii, jeździłem, szukałem stanowisk rakietowych, z których będzie był ostrzeliwany Karlowacz, Zagrzeb. Miałem lufę Ludy Kapetana Dragana, zbrodniarza wojennego, miałem lufę w brzuchu. Ale nie przeszkadzało mi to zażartować nawet w tej krytycznej sytuacji i powiedzieć, jak to?
Polak, Serb, co wyście nie oglądali, jak rozpętałem II wojnę światową? Razem żeśmy tańczyli, bawili się, a wy nagle mówicie, że Polak to katolik i na pewno faszysta. Otóż nie czuję się jako człowiek, który ma krew na rękach. Nie mordowałem, nie grabiłem. I myślę, że to nas odróżnia od najemników. Stąd też wybrałem służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. I to daje mi taką moralną przewagę. Nigdy nie zgodziłem się na to, mimo że takie propozycje padały, żeby funkcjonować w jakichś firmach najemniczych. Bo można zarabiać pieniądze, będąc w Legii francuskiej, czy też innej, czy w jakichś innych instytucjach, kiedy się po prostu zarabia zabijaniem. Starałem się nawiązywać do tych najpiękniejszych tradycji polskiego oręża, chociażby tych związanych z dzisiejszym dniem, z 1 sierpnia, z powstańcami warszawskimi. Stąd też nieprzypadkowo nieprzypadkowo Grom przyjął nazwę cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Kiedy z Kamą, którą serdecznie pozdrawiam też, rozmawiałem, czy nawet się przekomarzałem, mówiąc jej, że z ciebie to była w czasie wojny niezła terrorystka. Ona oczywiście jest bardzo uczulona. Jak ktoś powie zamach na Kuczerę, mówi, ja nie byłam terrorystką. To była akcja na Kuczerę. I to jest nawiązanie do tych tradycji. To jest też pewne braterstwo krwi też z tymi ludźmi, chociażby z Meteorem, ze Stroszyńskim, który z Australii był zapraszany do Gromu, z Stefanem Starbombałukiem, generałem, z cichociemnymi, którzy zapraszają mnie do Stanów Zjednoczonych, bo w tym roku święto Wojska Polskiego będę obchodził w New Jersey, gdzie również są polscy żołnierze tego starszego pokolenia. Do tych tradycji nawiązuję i mówienie o tym, że mam krew na rękach, no to tak naprawdę uderza we mnie. I ja wam chciałem powiedzieć, zanim padnie następne pytanie, jeśli mogę cię prosić. Generał mówi nam, że nie brał pod uwagę nigdy służby w agencjach ochroniarskich, tych międzynarodowych korporacjach, najemników, krótko mówiąc, ale myślę, że jakimś dramatem polskich żołnierzy, byłych żołnierzy Gromu jest to, że niekiedy nie mając środków do życia taką służbę, takie propozycje przyjmowali, tak? Blackwater, amerykańska agencja ochroniarska, miała w swoich szeregach byłych żołnierzy Gromu. Muszę wam powiedzieć, że to jest wymiar podwójnie dramatyczny, dlatego że gdzieś wyczytałem taką liczbę, może generał mnie sprostuje, ale wyszkolenie gościa na poziomie komandosa z Gromu kosztuje 6 milionów złotych. 6 milionów złotych budżet państwa płaci, żeby ten człowiek doszedł do takiego poziomu, tak? On służy w Gromie, zresztą jedne z zawirowań, o których tutaj generał opowiadał, dotyczyły tego, że ci ludzie po prostu mieli za mało zarabiać, tak? Część z nich odeszła wtedy ze służby, część trafiła właśnie do takich agencji ochrony. Mówię o tym podwójnie dramatycznym, bo tracimy pieniądze, krótko mówiąc, po drugie tracimy do fantastycznych fachowców uchodzących za jednych z najlepszych na świecie. No i trzeci aspekt to na przykład dwóch byłych komandosów Gromu z agencji Blackwater zginęło, tak? Pracując dla agencji, żeby była jasność, pracując dla agencji za pieniądze, będąc najemnikami, a nie broniąc czy reprezentując państwo polskie. Tak naprawdę jest to problem systemowy. Rzeczywiście znam żołnierzy, z którymi się przyjaźnie, którzy służą jeszcze teraz nawet w Legii Cudzoziemskiej, francuskiej, nawet wino mi zawsze przysyła systematycznie, takie legionowe jeszcze i ja tych ludzi nie potępiam. Problem jest systemowy dlaczego? Otóż taki żołnierz Gromu, taki komandos z Lublińca, kiedy skończy czas służby, a tej służbie całkowicie się oddaje, nie za bardzo jest przygotowany do tego, żeby aplikować o pracę w środowisku cywilnym. No wyobraźcie sobie takiego gościa, nie? Skończył służbę, był szturmanem, zawsze jak wchodził do pomieszczenia, to jak? No wypierdalał drzwi w powietrze albo ładunkiem wybuchowym, albo tak zwanym chuliganem, albo z buta, wpadał i od razu dominował pomieszczenie, nie? No i teraz ten gościu wpada do pomieszczenia i gada tam. Szefie, dasz mi pracę? Nie, to wypierdalaj. No jak on może dostać dobrą pracę, kurde? I, i,
I ja oczywiście trochę przesadzam w tym momencie, ale to tak jest, że ci ludzie nie są do końca przygotowani. Staramy się, czy przez niektóre fundacje starają się pomagać, ale to tak nie chodzi. Ja zazdroszczę Brytyjczykom, Amerykanom, bo oni mają stworzony system. System taki, który pozwala tych ludzi w różny sposób wykorzystywać na wszystkich stanowiskach. Generał Sanchez, który był właśnie moim dowódcą w Kosowie, później dowodził misją w Iraku, teraz właśnie odpowiada za tych ludzi systemowo w Stanach Zjednoczonych. Moi przełożeni dawniej, pułkownicy, generałowie przyjeżdżają do Polski. Co się z nimi dzieje? Oni są lobbystami firm. Jeden pracował dla Lockheed'a Martina, drugi dla jakiejś firmy szkoleniowej. Dostają dobre zatrudnienie i pracują dla agencji rządowych, są wykorzystywani. Ich wiedza, kontakty, doświadczenie są wykorzystywane po to, żeby gdzieś zafunkcjonować. Ludzie z gromu często są pozostawieni samym sobie. Szczerze mówiąc, ja też jestem takim przypadkiem. No bo kiedy odchodziłem z Biura Bezpieczeństwa Narodowego do MON-u, to co mi zaproponowano? Ja wcale nie chciałem odchodzić ze służby, ale zaproponowano mi rezerwę kadrową. Wiecie, co to oznacza? Masz tu gabinet, masz telefon komórkowy, masz adiutanta, masz kierowcę i nie masz nic do roboty. Tylko żebyś raz w tygodniu wpadł i się pokazał, że jesteś. Ludzie, ktoś, kto szanuje samego siebie, nie będzie tak funkcjonował, bo tak się nie da funkcjonować. W tej rezerwie zamrażarce można być 2 lata. To jest niegospodarne zarządzanie kapitałem ludzkim. W polskim wojsku tak się gospodaruje szeregowymi też, nie mówiąc o generałach. Trzyma się ich w armii, funkcjonują, misję zaliczy jedną, drugą, zdobędzie bojowe doświadczenie, chciałby zostać podoficerem, kończy jedne, drugie studia, niektórzy studiują również u mnie i mi jest głupio przed tymi ludźmi, bo nagle się ich wyrzuca za burtę. Wiecie po co? Żeby przypadkiem nie uzyskał uprawnień emerytalnych wojskowych. I grajmy fair play. Kiedy młody człowiek starał się do polskiej armii, też mam z nim kontakt, okazało się, że łatwiej mu było wstąpić do amerykańskiej. Wstąpił do amerykańskiej, zaliczył kurs pre-ranger school, zaliczył misję w Afganistanie, dalej się chce przenieść do polskiej. Jak mu pomóc, nawet gdybym był w stanie, jeżeli on tam ma czyste, przejrzyste zasady gry? A u nas w trakcie gry mogą się zmienić wszystkie zasady. I to jest właśnie to, że ten system no jest bardzo mocno niedoskonały, krótko mówiąc. Można? Następne pytanie. Dzień dobry, panie generale. Mam takie pytanie. Odnośnie tego, że GROM jest świetnie wyposażony i wyszkolony, to wiemy wszyscy. Natomiast jak ocenia pan wyszkolenie i przygotowanie sprzętowe całej polskiej armii do obrony naszego kraju w tą rocznicę Powstania Warszawskiego? Wiem, że dzisiaj jest. Jak pan ocenia to, żebyśmy, polska armia była w stanie się zmobilizować i naszego kraju bronić? Bo to, że jeżdżą na misje, to już są decyzje polityków. Otóż jednostki specjalne rzeczywiście są elitą i wykonują świetne zadanie. To jest GROM, komandosi z Lublińca, nie zapominajmy, Formoza, jednostka Agat, są świetnie doposażeni. Natomiast brakuje wszystkiego. Brakuje pieniędzy od kilkunastu lat, w zasadzie od kilku już lat, przepraszam. Nie tylko ze względu na kryzys, są cięcia, które tak naprawdę uderzają bardzo mocno wojsko i nie jest otrzymywany nawet ten wskaźnik 1,95, który powinien być realizowany. I wojsko staje się skansenem. 1,95% budżetu, tak? 1,95% budżetu. Wojsko tak naprawdę staje się skansenem. Okej, ja rozumiem trudne sytuacje, trudne warunki. Ale nie potrafię zrozumieć jednego, że to się dzieje wszystko pod jakimś płaszczykiem, że będzie mniej pieniędzy, obetną nam budżet o kilkanaście miliardów, a my i tak będziemy świetnie, profesjonalni, nikt na tym nie straci, wszystkie programy będą się rozwijać. Tu jest jakiś absurd albo okłamywanie społeczeństwa i co do zdolności naszej armii. Czyli mamy się bać? Powinniśmy się bardziej troszczyć o siły zbrojne, bo jakieś minimum gotowości musi być zachowane i szukać oszczędności tam, gdzie one naprawdę są. Tak jak powiedziałem, w tych wydmuszkach, pustych strukturach, zbędnych garnizonach, bo tam można znaleźć oszczędności, ale przede wszystkim nie okłamywać się, nie mówić, że coś jest, jeżeli to coś ma wartość tylko i wyłącznie muzealną. Prosimy o pytanie. Dzień dobry, panie generale. Ja również służyłem w 62. Kompanii Specjalnej w Bolesławcu
pod majorem Żdanem. Mam pytanie, chodzi o żołnierzy, w część pan odpowiedział, kontraktowych. Oddają 13 lat swojego życia temu krajowi, służą. Zaliczają służby w Afganie, w Iraku i później ich się wyrzuca. Co pan sądzi o tym? Dziękuję. Mam jak najgorsze zdanie o tym. Walczyłem często o swoich żołnierzy. Tak jak wspomniałem, brak uregulowań systemowych, ale też porzucanie tego, co jest, i budowanie czegoś nowego. Z szacunkiem dla Gromu. W 90 roku, wtedy kiedy powstawał Grom, w latach 90, istniała 62 kompania specjalna z Bolesławca, elitarna. 56 ze Szczecina. Jednostka komandosów z Lublińca. I powstał Grom. Kosztem tamtych jednostek. Jednostkę z Bolesławca zlikwidowano w 94 roku, bo my nie jesteśmy armią ekspedycyjną. Popełniono duże błędy, zmarnowano rzeczywiście wspaniały kapitał. 62 specjalną pozdrawiam, bo to są świetni ludzie, cudowni komandosi, którzy co roku się spotykają do tej pory. Oni w pierwszy weekend września maszerują w czerwonych beretach i ze swoim sztandarem, który sobie jako rezerwiści kupili. Prawdziwe braterstwo krwi. Dzień dobry, Oskar z Białegostoku. Panie Romanie, jak pan się odniesie na zarzut, o którym mówił m.in. pan Andrzej Leper, który zresztą rzekomo popełnił samobójstwo, w które ja oczywiście nie wierzę, że polskie wojska były wysyłane do Afganistanu i do Iraku tylko po to, znaczy głównie z tego powodu, aby na lewo sprzedawać uzbrojenie terrorystom islamskim. Dziękuję bardzo. To znaczy, nawet jeżeli był taki plan, to niestety się nie udało. Dzień dobry, panie generale. Ja mam takie pytanie a propos początków pańskiej kariery. Pan mówił wtedy o obowiązkowej służbie. Ja jestem teraz w wieku, w której powinienem mieć obowiązkową służbę, tylko została ona wycofana. No, wtedy nikt nie lubił tej służby, wszyscy jej unikali. Teraz, gdy jej nie ma, wiele osób mówi, że powinna wrócić. Jak pan uważa? Co pan o tym sądzi, panie generale? Z niewolnika nie ma pracownika. No, po co robić obowiązkową służbę, skoro naprawdę mamy świetnych ludzi, którzy chcą służyć w tej służbie zawodowej. Jest mnóstwo ludzi, naprawdę, te organizacje Strzelec i inne też pokazują, którzy chcieliby służyć w profesjonalnej Gwardii Narodowej. Ja byłem w Illinois, widziałem Gwardię Narodową i Polaków tam służących. Tylko trzeba stworzyć warunki, żeby tak zwane Narodowe Siły Rezerwy nie były jakimś tam pomyłką, katastrofą, tylko żeby tworzyły jakość samą w sobie. Żeby służba w tej Gwardii Narodowej dawała poczucie dumy. W tej chwili Narodowe Siły Rezerwy to jest przepustka do wojska. To nie jest możliwość samorealizacji. Powiem tak, patrząc często na facetów dzisiaj, powiem brutalnie, może was sprowokuje, to że zastanawiam się, może ta służba dobrze, żeby wróciła, żeby niektórych od cyca mamusi oderwać. Dzień dobry, panie generale. Wciągnąć brzuchy, panowie. Jak pan generał się zapatruje teraz taką cichą sensację, wyjeżdżając jednostka Grom do Afganistanu, na pokładzie samolotu znaleziono bardzo duże ilości mocno alkoholowego, jak to można powiedzieć, alkoholu, nie, mocno procentowego. Jak to jest? Czy to nie może być, jak to można powiedzieć, pod płaszczykiem Gromu ktoś inny mógł to robić? Ja powiem w ten sposób. Oczywiście trudno mi oceniać sytuację, bo myślę, że żandarmeria to wyjaśni, ale obserwuję po raz pierwszy odwrotny kierunek, bo do tej pory jak nasi żołnierze jechali na misję, to stamtąd sprowadzali alkohol do Polski bez słowy. I tak było w Bośni, gdzie Duńczycy obliczyli, że przeciętny polski żołnierz spożywa 2 litry alkoholu dziennie, czy jakoś tak. Bo był niestety, ale kwit przemyt, no, mówmy to po imieniu. A teraz poszło w drugą stronę. To jest źle. Ja byłem tym dowódcą, który po raz pierwszy wprowadził całkowity zakaz spożywania alkoholu na misji, bo wcześniej było dozwolone tak zwane kulturalne picie alkoholu, żeby wyładować stres. I widziałem, czym wygląda i jak wygląda polski żołnierz po francuskim obiedzie z winem włącznie. I niestety nie było to bezpieczne. Jest to oczywiście karygodne tych ludzi, którzy
w taki sposób podchodzą do misji i którzy chcą nietrzeźwo decydować o ludzkim życiu, mam nadzieję, że zostaną wydaleni z armii. Tak robią wszystkie zachodnie kraje natowskie. Dzień dobry, panie generale, tu Karolina Żyrardowa z tej strony. Ja chciałam zadać takie pytanie. Jakie jest pana zdanie na temat służby kobiet w armii w ogóle i jakie są pana osobiste doświadczenia z kobietami żołnierzami? Ja miałem pozytywne doświadczenia, bo żołnierki w gromie nie były kwiatem do kożucha. Bardzo, bardzo często mnie irytuje to, że jak wstąpi dziewczyna do jakiejś jednostki, to natychmiast ją eksploatują PR-owsko na wszystkie sposoby. Rzecznikiem prasowym od razu jest, nie? Albo jest rzecznikiem prasowym, albo prowadzi defiladę, mimo że za bardzo nie potrafi maszerować, akurat do tego się nie nadaje. I ją tak ciągle gdzieś tam wystawiają na ostrzał. To jest nienormalne traktowanie człowieka. Ja porównałbym los takich dziewczyn z pierwszym studentem amerykańskim, późniejszym attaché, który studiował w Akademii Obrony Narodowej. Też go tak traktowali, mimo że był facetem. Jeden wykładowca prawie by mu nieba przychylił, a drugi z kolei z niego drwił. No, tak się nie da funkcjonować. Myślę, że trochę czasu nam jeszcze zajmie, żeby kobiety w armii funkcjonowały normalnie. Myślę, że grom takiej pozycji pan się już dorobił. Ja byłem tym dowódcą, który jako pierwszy zdecydował, żeby wysyłać dziewczyny z gromu na misje bojowe. To było nawet kontestowane przez Amerykanów, którym się to nie podobało, ale zdały ten egzamin i świetnie realizowały misję. I tutaj pozdrawiam w szczególności Nikitę, która naprawdę dla mnie jest ideałem żołnierza. Dzień dobry, panie generale. Gratuluję wyników w biegach. Znam bieg rzeźnika. Zapraszam na bieg Twardziele do Wojewódzkiego Śląskiego. Nie będziemy chudy Wawrzyniec teraz na początku sierpnia. Tak jest. Nie będziemy startować w jednej grupie, bo jestem M60, ale jakoś pobiegniemy. W roku 2009 tu na tej scenie występował pan premier Mazowiecki, który opowiadał o swojej roli jako przedstawiciel Unii Europejskiej na Bałkanach, a dokładnie o swojej niemocy, stąd podał się do dymisji. A szczególnie chodzi mi o sprawę skierowania uchodźców na lotnisko w Srebrenicy, gdzie przy w zasadzie apatycznej roli wojsk holenderskich doszło tam do zabicia tych uchodźców, czy większej części. Chciałem się zapytać, potem było dochodzenie, które wykazało dysproporcje pomiędzy siłami holenderskimi a siłami serbskimi. I chciałem zapytać o pana stanowisko w tej sprawie, a dokładnie, jako że mam prawo zadać tylko jedno pytanie, miałem A i B, więc przechodzę zaraz do jednego pytania. Mamy dzisiaj 1 sierpnia, za chwilę, za parę minut będzie godzina 17, o powstaniu warszawskim. Tutaj strach i dysproporcje wojsk holenderskich, tutaj strach i dysproporcje wojsk czy patriotów z AK. Dziękuję bardzo. Uważam, że to jest taki zawód wojskowy, że trzeba ryzykować życie. I szczerze mówiąc, nie byłem w tak trudnej sytuacji, ale też stawałem naprzeciwko przeważającym się. Dość powiedzieć, że mój pluton niewielki w krainie, w syrskiej krainie, pilnował batalionu czołgów. Często byliśmy testowani przez to, że strzelali koło nas i patrzyli, czy się będziemy bać, czy nie. I powiem, że w tego typu sytuacjach trzeba działać niekonwencjonalnie. Nie pójść na konfrontację, w której nie mamy szans, ale po prostu pójść nawet bez broni. Trzeba zadziałać zupełnie inaczej i tego typu manewry często stosowałem, okazywały się skuteczne. Każdy jest człowiekiem. Jak zobaczy po drugiej stronie ten napastnik człowieka, to może da nam szansę. Ja miałem taką sytuację raz na pograniczu bośniacko-serbskim, że rzeczywiście kompania serbska ustawiła się i chciała strzelać do bośniaków, którzy byli na mojej pozycji plutonowej. I co zrobiłem? No poszedłem, wziąłem parę żołnierzy, poszedłem bez broni do nich i wszedłem do ich okopów. I zacząłem z nimi rozmawiać po serbsku, bo już trochę znałem ten język, trochę żartować i to wszystko się rozlazło i był spokój. Oczywiście nie osądzam Holendrów tutaj, ale powinni coś zrobić więcej.
Panie generale, ja mam takie pytanie, bo ostatnio były pokazy jednostek specjalnych na Wiśle. Były ogólnodostępne dla wszystkich widzów. Można było to kręcić kamerami i na internecie widać normalnie twarze operatorów, którzy uczestniczyli w tych pokazach. Czy pan generał uważa, że tego typu pokazy, w cudzysłowie gromowcy, pierwszy pułk komandosów z Lublińca czy Formoza, powinni stać ze straganami jak na dożynkach i reklamować się? I czy w internecie powinny być, bo jest możliwe zobaczenie po prostu ich twarzy, twarzy operatorów? Czy uważa pan to za prawidłową rzecz? To jest bardzo często zderzenie oczekiwań polityków i tego, czy dowódca konkretnej jednostki potrafi powiedzieć z szacunkiem, panie ministrze, panie premierze, ale nie. Otóż kiedy do jednostki Grom przyjechał premier Miller, ciągnął za sobą ogon dziennikarzy, premier został wpuszczony, a dziennikarzy nie wpuściłem. I koniec. Powiedziałem, że nie, w żadnym wypadku, panie premierze. Przyjął to ze zrozumieniem, aczkolwiek poprosił o to, żeby przygotować dla dziennikarzy takie opportunity, w których będą mogli wejść, coś tam pokazać w jednostce, po to, żeby pokazać, że funkcjonuje, tak jak Delta Force. Przecież też, gdyby nie pokazała czegoś tam, to nikt by nie wiedział, że w ogóle istnieje. Ale w taki sposób, żeby nie zdradzać twarzy ludzi. I otóż to jest zawsze duży problem. Ja tego pokazu nie obserwowałem w Krakowie, ale rzeczywiście pokazanie odsłoniętych twarzy to jest coś nie tak. Chociaż sam byłem posądzony w Iraku o to, że pokazałem gromowców, że działają w Iraku. I jeszcze jeden z przedstawicieli sztabu generalnego powiedział, że co prawda tam są też amerykańscy Navy Seals i gromowcy, ale gromowców łatwo można rozpoznać, bo to są ci, co mają kominiarki na twarzy. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie generale. Ja się chciałem zapytać, selekcja do Gromu jest jawna, normalnie jest ogłaszana, czy to po prostu wybiera się na przykład z komandosów tam z jednostek specjalnych i jak taka selekcja się odbywa w Polsce? Do selekcji, z tego co wiem, to nawet ogłaszany jest nabór, ale prawda jest taka, że o selekcji, o wynikach selekcji decyduje dowódca i przyjmuje tylu ludzi, ile potrzebuje i z takimi kwalifikacjami, jakich potrzebuje. Jeżeli chcecie służyć w elitarnym gromie, to nie tylko muskuły, bo dzisiaj nie walczy się maczugami, ale warto być dobrym informatykiem, nie wiem, znać język arabski, być świetnym logistykiem. Kiedy przychodziłem do gromu, to główny księgowy był świetnie wysportowany, ale za bardzo się nie znał na finansach, dlatego tak kiepski był budżet jednostki. Natomiast ja ściągnąłem człowieka, który no 3 kilometry, żeby przebiec, to miałby duże problemy fizyczne z tym, ale się znał doskonale na finansach. I to jest to, że tak trzeba patrzeć niestety na selekcję do jednostki. Oczywiście pewne minimalne kryteria trzeba spełniać, ale co najważniejsze to jest to, żeby być konsekwentnym, żeby się nie poddawać po pierwszym razie, żeby walczyć i żeby budować swoje aktywa. Okej, w tym jestem słabszy, w tym jestem mocny. Na końcu selekcji zbierane są wyniki z różnych konkurencji, dyscyplin i wybierany jest człowiek, którego tak naprawdę potrzebujemy. Dziękuję. Prosimy następne. O, tam trzeba troszeczkę mikrofon obniżyć. Dzień dobry, bo mój tata też pracuje w wojsku i ja zawsze bałam się, żeby jeździł na misję, bo wiem, że może zginąć. I pan właśnie mówił, że pana kolega zginął na misji. Więc ja chciałam się zapytać, czy jeszcze ktoś z pana znajomych zginął na wojnie? To jest rzeczywiście trudny temat, no ale będąc uczciwym, jest szereg zawodów, które są bardzo niebezpieczne. Czy górnicy, czy ratownicy, chociażby górniczy. Tak się składa, że ja spotkałem niedawno moich żołnierzy służby zasadniczej, którzy po służbie w Lublińcu, w jednostce komandosów obecnej, dobrych parę lat temu, poszli pracować do kopalni i stworzyli zespół ratowników górniczych. No, czyli mają tę adrenalinę w krwi, wykonują ten trudny zawód, no i liczą, że im się nic nie stanie. I nikt się nie liczy na tym i nie wybiera zawodu po to, żeby zginąć. No ale czasem można przechodzić prawidłowo na pasach, na zielonym świetle i też po prostu ponieść śmierć.
Romek, ale dziewczyna pytała o to, ilu twoich znajomych zginęło. Czy ty możesz to nam to powiedzieć? To nie jest temat, na który chciałbym odpowiadać. Rozumiem. Prosimy. Dzień dobry, ja mam pytanie trochę z innej beczki. Jak przemysł zbrojeniowy, jak jest teraz, powiedzmy, taka konsolidacja wszystkiego, co się da pod szyldem Bumaru. Jak pan to ocenia? Znaczy, rzeczywiście wizytowałem niektóre zakłady zbrojeniowe, wtedy, kiedy byłem zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I niektóre to są wybitne skanseny, albo właściwie manufaktury wręcz. No, jak widziałem, jak to są, jak jest produkowana amunicja chociażby artyleryjska, no ludzie, no to nie wiem, czy przed wojną tak robili, bo po wojnie to już chyba było coś nowocześniejszego. No w każdym bądź razie to są zaprzepaszczone kontrakty, które były zawierane przy zakupie nowego uzbrojenia. Miały przyjść do Polski wraz z F-16 nowe technologie. Te technologie nie przyszły. Zbrojeniówka bardzo często wymuszała zakupy bubli, które są kupowane przez armię za większe pieniądze niż lepsza broń czy lepsza amunicja na Zachodzie. Naprawdę z tym trzeba coś zrobić i z tym jest duży problem. Jasne. Słuchajcie, to ostatnie 5 minut, tak więc pewnie zdążą paść najwyżej 2 pytania, może 3. Dzień dobry, panie generale, dzień dobry wszystkich. Ja mam takie pytanie do pana, panie generale, bo porusza pan tu bardzo ważną kwestię polskich sił zbrojnych wypadających na tle jakichś sił międzynarodowych, sił, z którymi współpracujemy i tak dalej, misji. W związku z tym ja chciałbym zadać może trochę niewygodne pytanie, ale widzę, że nie padło ono jeszcze na arenie międzynarodowej, a powinno już dawno. W związku z tym je zadaję. Jak pan ocenia, jak pan widzi, może jak pan skomentuje śmierć, może przypadkowo, może nie, polskich generałów, polskich dowódców, którzy zginęli śmiercią tragiczną w kwietniu 2010 roku pod Smoleńskiem. Jak pan generał ocenia teraz na wzgląd przez doświadczenie tych ludzi, bo pewnie część z nich pan znał, do tego jeszcze dorzucając generała Petelickiego, jak uszczerbek, jaki wielki uszczerbek na tym, na śmierci tych ludzi podniosły polskie siły zbrojne? Dziękuję. Tak się składa, że z pokładu tego Tupolewa, zresztą byłem 2 lata wcześniej też w Smoleńsku z prezydentem, znałem wszystkich dowódców, z większością się przyjaźniłem, z świętej pamięci biskupem Płockim, nawet też jako zakładnik brał udział w ćwiczeniu Gromu. Znałem też polityków, którzy tam byli i znałem ludzi ze środowiska AK, Walentynowicz, Cywińskiego, dużo by wymieniać. Myślę, że przede wszystkim to jest kwestia też zarządzania kryzysowego. W sytuacjach takich, jak ta miała miejsce, nie patrzy się na procedury, tylko się działa. I oceniając to krótko, tylko powiem pod tym względem, że gdybym ja tam był na miejscu, to nie dałbym komendy do mszy w Katyniu, tylko bym zapieprzał tam, gdzie ci ludzie zginęli, przejął dowodzenie i tworzył politykę faktów dokonanych. Bo to jest ten moment, kiedy trzeba przyjąć inicjatywę i narzucić własny sposób działania. Myślę, że przez właśnie taką dezorganizację, chaos, przez brak jakiegoś systemowego działania utraciliśmy szansę na to, żeby wokół tego zdarzenia nie było kontrowersji, żeby udało się je w pełni wyjaśnić. Jest to ogromna tragedia. Powiem, że nawet po śmierci ojca nie czułem takiego spustoszenia wokół siebie, kiedy katastrofa smoleńska miała miejsce. Dzień dobry. Ja się chciałem spytać pana, co pan sądzi o micie światowego terroryzmu? To znaczy, rozwinę to, mamy takie organizacje na świecie jak NSA, CIA, Naval SEALs, Delta Force, a szuka się paru kozojebców gdzieś na pustyni 10 lat i jest wielki szum, bo on miał kupę komputerów, telefonów, wszystkiego i nikt go nie potrafił na tym świecie znaleźć. A kiedy na przykład paru Palestyńczyków rozwali coś w Izraelu, robi się wielki nalot i na to świat nie reaguje. A kiedy rozwalają się 2 wieże w 15 minut, które powinny stać nawet po ataku atomowym, nikt na to nie zwraca uwagi i oskarża paru jakichś Arabów tam gdzieś i robi nalot, bo tam jest ropa. Potem się okazuje, że jest broń w ciężarówkach, której nie było jak w Iraku.
i różne inne rzeczy, które wojsko tak naprawdę chroni korporacje. Co pan o tym sądzi? No. Parę pytań w jednym, ale jedną rzecz chciałbym natychmiast sprostować. Prosiłbym, żeby nie mówić kozojebcy i prosiłbym, żeby nie mówić szuszwole, bo bardzo często takie nastawienie, to co mnie wojsko nauczyło, szacunku do innych kultur. I nie można o Albańczykach, którzy są mniej podobni do nas, ludzi innego wyznania, innego postępowania, mówić z pogardą, bo potem to się kończy tym, że tam nie zginął człowiek, tylko szuszwola tam zajebali w Nargalkę, kurde. No to tam parę szuszwoli mniej więcej, jakby to liczył, to bilans się zgadza. Nie, to są ludzie, to są kobiety i dzieci, którzy czują i do których należy nam się szacunek. Przez takie czasem pogardliwe podejście do misji tracimy walkę o serca i umysły, dlatego jesteśmy okupantami, często których tam nie chcą. I tego kultury, tego szacunku trzeba uczyć. Natomiast zgadzam się z tym, że nastąpiła nadreakcja. Że Bin Ladenowi nawet się nie marzyło to, że przez taką nadreakcję, przez takie uderzenie w tę wieżę, że nastąpi taka nadreakcja, że nastąpi wejście do Afganistanu, następnie porzucenie, potem uderzenie w Irak i że rozpęta się taką światową walkę z terroryzmem, gdzie terroryzm już nie jest w Afganistanie ani w Iraku, tylko w innych miejscach. A my sobie z tym za bardzo nie dajemy rady i tak naprawdę tą spiralę takiej nienawiści często nakręcamy. Myślę, że zabrakło też myślenia systemowego. No, tu teraz zadziałamy, tu uderzymy, walniemy, a co dalej? Łatwo jest w sensie wojskowym wygrać bitwę. W Afganistanie NATO wygrywa wszystkie bitwy, ale przegrywa wojnę. Dlaczego? Bo nie zdefiniowało celu tej wojny, tej misji. Dzień dobry panie generale, ja mam trochę pytanie z innej beczki, bo cały czas słyszymy o cięciach w armii, a tak naprawdę znamy przykłady z historii, tak naprawdę pierwsza wojna światowa, tam nic nie wskazywało na jakieś wystąpienie zbrojne. W tym momencie mamy Unię Europejską, która powinna nam gwarantować to bezpieczeństwo, a te cięcia jednak mamy w związku z tą dziurą budżetową. Co pan o tych cięciach sądzi, które doskwierają w tym momencie armii? No cóż, myślę, że nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska ma problem. Od wielu lat tylko Stany Zjednoczone są w stanie skutecznie realizować misje także w Europie. I powinniśmy w końcu zakasać rękawy i zadziałać i zrobić coś wspólnie. Wspólnie coś ustalić i budować swoje zdolności obronne. Na pograniczu polsko-białoruskim, rosyjskim toczą się manewry, gdzie no to standardem jest, tak zawsze te manewry wyglądały, gdzie zaangażowane są potężne siły różnych rodzajów wojsk, podczas gdy w Polsce tak naprawdę jedyne, do czego się przygotowujemy, to są takie PR-owskie pokazy przed misją w Afganistanie, gdzie zaangażowany jest no, naprawdę niewielki potencjał wojska i działamy bardziej PR-owsko na pokaz, a nie wymuszamy na strukturach Układu natowskiego, już nie warszawskiego, ale NATO, czy nawet na własnym systemie rzeczywiście dużych ćwiczeń, które budowałyby potencjał, czy nawet zdolności obronne na wypadek zagrożenia, nawet o charakterze lokalnym. Można? Następne pytanie. Panie generale, teraz taka mała prywata. W 1987 roku był pan w Lublińcu, a dowódcą plutonu na pierwszej szkolnej był porucznik Przepiórka. Bardzo dobrze go wspominam. Jakby pan go spotkał, niech go pozdrowi od żołnierza z Zabrza. Pozdrowię Krzyśka. Krzysiek, nawet takie zdjęcie znalazłem, bo to skąd ja się znalazłem w gromie? Z kosmosu? Nie. Leciałem, mam takie zdjęcie, gdzie lecę razem z Krzyśkiem Przepiórką i Sylwkiem, szefem sztabu późniejszym gromu, nie będę nazwiska wymieniał, śmigłowcem i skaczemy razem nad Lublińcem. To jest to, że to jest jedno środowisko. No, grom się też nie wziął z powietrza. Jak szedłem do gromu, to już miałem doskonałe rozeznanie, co tam jest w środku, bo tam byli żołnierze jednostki komandosów z 62. specjalnej. Także bardzo pozdrowię. On jest teraz szefem Fundacji Grom. Prosimy następne pytanie.
Korzystając z przedmówcy, też taka mała prywata, pozdrawiam wszystkich po zmechu 2003 rok nabór. A takie pytanko teraz z racji zawodu, który obecnie wykonuję, jak wjeżdżam do różnych jednostek na zachodzie i po prostu widzę na biurze przepustek gościa kolczyki, sygnet na każdym palcu i to są jednostki na przykład specjalne, lotnicze w takiej Holandii. No mi jakoś to nie pasuje. Jak generał myśli w polskiej armii, jak długo to się utrzyma, że no nasi jednak żołnierze nie noszą takich rzeczy, no bo ja tutaj tak jak to pasuje na Woodstocku, każdy się charakteryzuje, no fajnie, ma jakieś tam dodatki, pierdółki, to jednak w wojsku to nie leży. Jak generał do tego podchodzi? Dziękuję. No, popatrzcie na mnie, jak się noszę, no tak, no łyso i jest okej. Okay. Otóż powiem w ten sposób, że żołnierze muszą się upodobnić do otoczenia. No nie powinni się sił specjalnych wyróżniać, czyli tam, gdzie jak tu by przyjechali na Woodstock, no to też się muszą odpowiednio ubrać. Czasem jest trudno. Ja pamiętam tak... Jak przyjechali żołnierze zaprzyjaźnionej jednostki specjalnej na ćwiczenia z Gromem. Amerykańskie, co tu dużo mówić. Słuchajcie, no z kilometra bym poznał, że to nie nasz, kurczę. I oni się maskują. Także natomiast co do Holendrów, zawsze się tak nosili. To jest taki poziom funkcjonowania kultury. Są to fajni żołnierze, zawsze ich lubiłem. Dobrze się z nimi współdziałało, a szczególnie na początku naszych misji w Amproforze, jeszcze w byłej Jugosławii, to tylko i wyłącznie dzięki nim korzystałem z kserokopiarek, z urządzeń satelitarnej łączności. Słuchajcie, miło nam. Ostatnie pytanie, niestety, także pada krótka odpowiedź i kończymy. Ale jeszcze bym prosił, żebyście nie wychodzili, bo na koniec będę miał prośbę do was wszystkich. Dzień dobry bardzo, panie generale. Ja mam takie pytanie, co pan sądzi o zdolnościach polskiego społeczeństwa do obrony przed wrogą okupacją? Czy edukacja w tej sprawie jest rozwinięta, czy powinna być bardziej rozwijana? Istnieją takie organizacje jak Strzelec i ludzie po prostu poświęcając swój wolny czas edukują się i uczą i nic z tego nie mają. Czy sądzi pan, że powinno być to wspomagane, czy odciąć się od tego całkowicie? Odpowiem tak. Podczas kursu Ranger w Stanach Zjednoczonych zadał mi pytanie amerykański instruktor, bo mnie chciał skłócić z moimi kolegami, po to, żeby oni mnie bardziej jako Polaka naciskali. Mówi, co on mówi, Polak jesteś? Jeszcze 10 lat temu, że się ruskim dupę lizali, teraz do NATO chcecie? I ostro mnie atakował, ale to był taki cel działania. Zapytał się publicznie, jakby tak postawić polski batalion i amerykański i miałyby walczyć ze sobą, to który by wygrał? Ja się podrapałem po głowie, mówię, to zależy od okoliczności. No ale to jakie chcesz okoliczności? Jeżeli byłoby to w wojnie obronnej, jeżeli by to ktoś zaatakował Polskę, to my byśmy wygrali. Jak się wściekł, zaczął wrzeszczeć, patrzcie, co ten Polak mówi, Polacy są lepsi od Amerykanów. Oczywiście to był element gry, bo tam chodziło o to, żeby doprowadzić do takiego, czasem upokorzenia fizycznego, psychicznego, żeby sprawdzić wytrzymałość też psychiki. No ale to nie na ten temat. Otóż my mamy zdolności do improwizacji. My jesteśmy, rzeczywiście mamy świetne tradycje i w trudnych chwilach potrafimy się skonsolidować, pięknie zadziałać i szlachetnie ginąć, jak nawet w Powstaniu Warszawskim. Rzecz w tym, żebyśmy nie ginęli szlachetnie, żebyśmy mieli silniejsze, profesjonalne podstawy do działania. I za to wam wszystkim dziękuję, bo te pytania, które padały, to tak naprawdę wykazywały ogromną troskę o to, żeby jednak te nasze zdolności obronne były silne. Jesteśmy, uważam, narodem, który potrafi dzielnie się bronić, dzielnie walczyć, który przez społeczność międzynarodową jest świetnie odbierany i w Iraku, w Afganistanie jesteśmy dobrze postrzegani na tle innych narodowości. Ale to nie znaczy, że mamy być słabi i rozleźli. Dziękuję. Jasne. Słuchajcie, chciałem w imieniu swoim i generała wam bardzo podziękować. No jest was tu tłum, jesteśmy zaszokowani obaj i szczęśliwi. I na koniec jedna prośba moja wybitnie, bo tam w tym klimatyzowanym wnętrzu, o którym mówiłem, Jurek Owsiak zamontował taki czujnik hałasu.
my tu gazu nie bierzemy z generałem, ale jest takie niepisane założenie, że jeśli publika wywoła największy hałas, to obaj prowadzący i gość VIP łapią się na darmowe piwo. Jeśli możecie nas w tej chwili docenić takim na maksa hałasem, to my to piwko z generałem sobie wypijemy. Dziękujemy bardzo. No myślę, że dacie radę. Szanowni Dziękuję Państwo, bardzo. Jeszcze raz, pan generał, wielkie brawa, dodacie radę. Panie generale, bardzo dziękujemy w imieniu fundacji, że przybył jeszcze pan do raz bardzo, bardzo dziękuję. No jesteście świetni, wspaniali i życzę wam udanej zabawy, udanej imprezy. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, 100 lat, krótkie 100 lat dla pana generała. Panie generale, na koniec nasze fundacyjne serduszko przypnę tutaj. I myślę teraz, niech z panem to serduszko podróżuje i żeby pan pokazywał, gdzie pan był. A ja jeszcze raz, wielkie brawa, pan generał. Bardzo, bardzo dziękuję. Polko. Dzięki bardzo.